dzień dobry moi drodzy. Wykorzystuję cieplejsze dni w styczniu i zaczynam pracę w ogrodzie. Czas wziąć się za sprzątanie rabat. Jesienią posprzątałem trochę, ale teraz już, kiedy ta wiosna puka nam do drzwi, zaczynam pracę pełną parą. Dzisiaj pokażę wam, co robię na słonecznej rabacie. Słoneczna rabata, moi drodzy, to jest dla tych, którzy nie wiedzą i nie oglądali filmów wcześniejszych, do których zachęcam, to jest taka rabata, którą tworzę od tego lata, gdzie daję te rośliny, które uwielbiają słońce. Ona jest taka w miejscu zacisznym, dużo jest tutaj światła, no i właśnie to jest ta rabata. Ona się cały czas tworzy, bo będzie jeszcze tam do końca, ale to z pewnością zobaczycie w kolejnych filmach już na wiosnę. Natomiast na tej rabacie mam młode rośliny, jednoroczne, jak mówiłem, że zakładałem ją właśnie w tym roku, więc one nie są bardzo duże. Niektóre były tam posadzone rok wcześniej, ale to tylko rok wcześniej. No i tą rabatę musimy teraz obrobić, ponieważ posadzonych jest tutaj przynajmniej z 200 tulipanów i czosnków i zaraz zaczną wychodzić, a nie chciałbym ich podeptać, dlatego tak wcześnie ją zaczynam sprzątać. Zawsze jest taki dylemat, od czego zacząć sprzątanie takich rabat. Ja zaczynam od tego, żeby najpierw zobaczyć, co w tym małym fragmencie jest, co już na przykład wzeszło, co już gdzieś tam wykiełkowało jakieś rośliny cebulowe, co muszę już wyciąć, a co mogę jeszcze zostawić, bo jest za wcześnie. I teraz zobaczcie, tam mam pustkę, bo tam są same byliny, które już są oczyszczone. Tu miałem trawy, piórkówki penisetum, ale już są ścięte, bo te ściąłem akurat dużo wcześniej. Zobaczcie tutaj. Tutaj mamy werbenę patagońską, jeszcze jest zielona i troszeczkę ostróżki, już gdzieś wychodzące ostróżki powinny tutaj być, tak, są zielone. Tutaj już wcześniej ściąłem bylinę, kocimiętkę, która tutaj zastawiała wszystko, już ją pościnałem, bo to już czas na to, żeby ją wyczyścić. Natomiast dalej, zaraz pokażę wam dalej, oczywiście mam rzeczy, które będę jeszcze robił. Przede wszystkim gaura. Tutaj mamy gaurę, zobaczcie. Ja gaury nie ścinam wcześniej, dlatego że bardzo lubię te jej takie powyginane końcówki po kwiatostanach. Poza tym trochę mi przytrzymuje tutaj, no po prostu jest, dobrze wygląda i trochę trzyma na przykład, żeby nie wiało na tym roślinie, które gdzieś tutaj się później pojawia, na przykład lawenda z tamtej strony, żeby ten wiatr nie wiał. I tutaj na końcu mam jeszcze proso różgowate, które zobaczcie, połamało się pod tym ogromnym śniegiem. Nie było ścięte wcześniej, więc czas już je ściąć, ponieważ tutaj już bardzo brzydko wygląda. Na dodatek będzie bardzo śmiecić, więc zabieram się do roboty. Trzeba bardzo uważać, bo już zauważyłem, że niektóre tulipany i czosnki wychodzą i tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo jest ich tu naprawdę dużo i szkoda by było je podeptać. Ścinam gaurę, słuchajcie. Właściwie tą gaurę to muszę wyzerować. Najpierw takie cięcie pierwsze, które pozwoli nam się dostać do wnętrza rośliny, do tej części środkowej, a później będziemy tutaj jeszcze, jak zostanie coś, to jeszcze coś dotniemy. To cięcie takie, które później, o, to możemy nawet wykonać mniejszymi sekatorami, żeby je tak ładnie wyrównać. Ok. I ja zazwyczaj, jak zaczynam czyścić właśnie te rabaty, to najpierw odcinam wszystkie elementy, które mi będą przeszkadzać. Mam tutaj z tyłu ten klematis, Kaśkę, którą widzieliście na
wcześniejszych odcinkach. Zobaczcie, popadał deszcz i ona już nie jest taka ładna, nie jest taka puszysta, ale jak trochę przewieje, to się zrobi ładniejsza. Ja go jeszcze nie ścinam. Z dwóch powodów. Przede wszystkim z tego powodu, że to jeszcze nie jest czas, żeby w styczniu go ciąć. To raz. Dwa. On faktycznie blokuje mi tutaj wiatr i te rośliny, które tutaj są, które już zaczną wypuszczać, zatrzymuje po prostu ten wiatr. Nie ma, jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zostanę przemrożony takim zimnym wiatrem te rośliny. Zetnę go pewnie w okolicach marca, właściwie w ten sposób ściągnę wszystko z płotu, a on bardzo szybko później z taką zieloną masą wszystko tutaj wypełni. Dobra, idziemy do następnej gaury. Mam tutaj sztuk 3. Fantastyczna roślina. Zresztą roślina, o której opowiem Wam w jednym z kolejnych odcinków, gdzie opowiem o roślinach, które fantastycznie długo kwitną, o bylinach. I gaura będzie jedną właśnie z tych roślin. Już teraz zapraszam Was bardzo na ten odcinek, bo naprawdę pokażę takie najfajniejsze rośliny, które bardzo długo kwitną. Tutaj pomiędzy tymi roślinami, które będę ciął, jest dość dużo różnorodnych bylin, których właściwie jeszcze nie widać, bo ta część nadziemna już zmarzła, wyschła i dopiero będą zaczynać. Natomiast jest na przykład lawenda. Ja lawendy jeszcze nie tnę. Ja stosuję to cięcie wiosenne, nie jesienne, tylko wiosenne, czyli jeszcze jest troszeczkę za wcześnie. W okolicach połowy marca, jak będzie ładna pogoda, można już ją ciąć. I to cięcie lawendy jest bardzo istotne. Z pewnością w którymś z odcinków opowiem Wam, dlaczego tak istotne jest cięcie lawendy i o sposobach jej cięcia. O tym, że albo jesienią, albo wiosną i później jeszcze pielęgnacyjne drugie. To zostawiam. Na razie nie tykam. Jak Zala pokazywała, to na pewno zobaczyliście tam takich dużo zielonych, małych sieweczek. To są siewki z gaury. Ona się rozsiewa po prostu fantastycznie i każdego roku jest mnóstwo takich nowych siewek. Trzeba je albo rozdawać, albo wykopywać, ponieważ zawładnęłyby całym ogrodem. Obok tego oliwnika mam eukaliptus, który sadziłem w tym roku. Eukaliptus ten taki, który u nas nie przeżyje. I to już jest czas na to, żeby go, zobaczcie, wyciągnąć. Bo on nie daje rady. Ten jest sprawdzony, na pewno nie da rady. Wyrywam go. Zostawiałem go jeszcze, bo on ma ładny kolor, więc zostawiłem go wcześniej. No i teraz czas na to, żebym zajął się tym proso. Proso to jest szczególna roślina do ogarnięcia, trudna. Najlepiej byłoby ją związać i ciąć, bo tak to się rozłazi po całej rabacie. Ja mam tutaj jeszcze pozostałości po podwiązaniu do płotu, kiedy ona się przewracała, bo u mnie dorasta naprawdę taka, więc zaraz spróbuję się z nią zmierzyć. Moi drodzy, zabieram się za to proso, ale zobaczcie, tutaj już pierwsze cebulowe wychodzą, jakie one są już duże. Zobaczcie, tutaj to czosnki, więc szczególnie trzeba na to patrzeć i uważać. Bo zanim wyjdą, to można je połamać, bo jak już później wyjdą, to jest już prościej, bo są dość duże. Dobra, zabieram się za to proso. Odzyskałem sznurek, który podtrzymywał proso. Więc jeśli jest jeszcze dobry, to oczywiście nie wyrzucam, tylko będzie na ten rok i będziemy przywiązywać na nowo takim sznureczkiem. Zielony sznurek do podwiązywania roślin. W przypadku cięcia traw, ja często tnę trawy taką spalinową piłą do cięcia żywopłotu. Natomiast
Proso jest bardzo delikatne i cienkie i nie ma takiej potrzeby, tylko przy tych trawach, które mają te źdźbła takie bardzo, bardzo duże, przy miskantach tych dużych szczególnie, tutaj poradzę sobie takim zwykłym sekatorem. Duży worek, słuchajcie, taki na odpady bardzo się przydaje, bo te wiosenne porządki to zazwyczaj jest po prostu masa takiej już wyschniętej zieleni, tak jak w przypadku tych traw i nie wiadomo, co z nimi zrobić. Oczywiście są różne sposoby. Można oddać w workach takich klasycznych jako odpady zielone. Można je pociachać i zrobić z nich na przykład kompost, a też można je na przykład gdzieś również pociąć i te mniejsze kawałki dać w worki, bo wtedy dużo lepiej się sprawdzają i dużo lepiej się ugniatają. Oczywiście kompost wskazany. Tak jest najlepiej. Moi drodzy, wstępnie już oczywiście wycięte te rzeczy, które powinny być wycięte, więc teraz trzeba je troszeczkę usunąć z tej rabaty. Ja stosuję różne rodzaje grabi. Te grabie takie klasyczne bardzo lubię, ponieważ zajmują przede wszystkim mało miejsca. Druciane, one wyciągają tylko te takie większe rzeczy. Oczywiście nie wygrabią na pięknie, ale wyciągają te grubsze rzeczy. I tak naprawdę, możemy delikatnie przejechać. Tutaj już jest troszeczkę przygrabione, bo ja już rozpocząłem tutaj czyszczenie. Ale zobaczcie, te zeschnięte liście fajnie przechodzą pomiędzy wszystkimi elementami. Nie niszczą, tylko super je wyczyszczają. Wszystko wygrabiam na trawnik. Dlaczego też, bo o tym nie wspomniałem. Dlaczego tak bardzo dążę do tego, żeby tą słoneczną rabatę już zrobić? Ponieważ tutaj, na tym trawniku i kawałek tam przede mną, czyli za zolą, w trawniku posadzone są krokusy. I jak zaczną wychodzić, już widziałem gdzieniegdzie, to nie wolno tutaj deptać. Ja zakazuję wszystkim, po prostu nie można tutaj chodzić. W tej rabacie również są, więc tak naprawdę miejsce, które nie można po prostu przejść. Tak to będzie wyglądać, dlatego dopóki nie wyjdą na tyle duże, żeby je widać, nie chodzimy po tym trawniku w ogóle. Czyli przez najbliższe półtora miesiąca. Jak będziecie widzieć u mnie na Instagramie stories z tego, to znaczy, że oszukuję. Nie, oczywiście chodzę, sam chodzę. Dobra, jedziemy. Najpierw wygrabiam te śmietki. Tu widzę, że jeszcze trawa jakaś jest. Żeby pozbyć się tych głównych śmieci, tych głównych suchych elementów, później przejdę troszeczkę już z jakąś graczką, z tą dziabaką tak zwaną, żeby tam, gdzie widzę jakieś większe chwasty, chociaż w sumie to już tutaj nie ma, to je skasować. Przejadę jeszcze raz grabiami wtedy już innymi, takimi plastikowymi, zgiętkimi tymi elementami i wtedy już będzie bardziej wyczyszczone. Jak trzeba będzie, to jeszcze wtedy łapkami na kolanach trzeba wyzbierać te elementy gdzieś tam spod tych większych krzewików, tutaj na przykład pod tej kocanki włoskiej. Jak wspomniałem, u mnie nie ma jeszcze tego problemu, bo te rośliny są malutkie. Jak będą większe, będzie większy problem, bo liście będą się gdzieś tam gromadzić. Dobra, dosyć gadania. Ruszam się do roboty, a wy patrzcie, bo to strasznie ciężka robota jest.
A zapomniałem wspomnieć, że jak będę ciął tego klematisa, to później znowu będę grabił. No ale taka to już jest robota. Nie można zrobić wszystkiego naraz, natomiast jak już część zrobimy, to na pewno będzie lżej w marcu i w kwietniu, kiedy tej roboty jest potąd, więc robię ile mogę, dopóki pogoda pozwala, bo później już tylko z tymi klematisami to sobie jakoś poradzę. O, tutaj już zobaczcie, widać kolejne jakieś cebulowe. Wygląda na krokusy, aczkolwiek pewien nie jestem, bo to za małe jeszcze. Tu jest nasadzone tyle tych różnych cebulek, że trudno powiedzieć, dopiero jak będą większe, to będziemy widzieć, ale faktycznie to już jest ostatni moment, żeby wejść i tak wstępnie wyczyścić to wszystko. Przy okazji, moi drodzy, zobaczcie, spod tych krzewów wyciągamy śpiące ślimaki. No i co w związku z tym? Ślimaki najlepiej załadować i wywieźć z tym biokomponentem, żeby sobie gdzieś tam indziej żyły, nie? To przy okazji tego możemy zrobić taki porządek, żeby nam później nie przeszkadzały. Malutkie grabeczki też fajnie się sprawdzają, bo możemy, zobaczcie, powyciągać ze wszystkich zakamarków takie maluszki. Nie trzeba tego ręcznie robić, tylko grabie te drobne wyciągając. W ogóle się nie przejmujcie tym, że te byliny zostaną troszeczkę gdzieś tam poharowane. Nie ma to znaczenia, one i tak odbiją. Ślimaki zbieram. Ślimaki zbieram i wywożę. O. Na to wszystko, moi drodzy, ponieważ tutaj są trochę takie dołki, górki. To wszystko przez to, że w ostatniej chwili sadziłem wszystkie tulipany i nie jest to tak do końca wyrównane. Ale teraz jak będziemy troszeczkę jeszcze wyrywać chwasty, troszeczkę jeszcze przejedziemy drugimi grabiami, to lekko się to wyrówna, a tak naprawdę później wyrzucam tutaj kompost, żeby po prostu odżywić i spulchnić troszeczkę tą ziemię. Na kompost jeszcze chyba troszeczkę za wcześnie, chociaż jakbym mógł, to bym już zrobił. Ale z tym jeszcze poczekam, aż wyjdą wszystkie cebulowe, żeby ładnie po prostu wyglądało. Przykryjemy wtedy te wszystkie takie śmietki, które zostają gdzieś tutaj po tych wszystkich bylinach. Zawsze nie mogę wyjść z podziwu, jak niektóre rabaty w różnych ogrodach są takie bardzo czyściutkie. Tam jest bardzo mnóstwo pracy, bo ścinając takie byliny, naprawdę narobi się tych małych odpadów bardzo dużo. Żeby to wyczyścić, to faktycznie trzeba mnóstwo pracy na taką jedną rabatę, która ma 9 metrów, powiedzmy na 3, no to pewnie cały dzień. Dosyć gadania, chyba trzeba się wziąć do roboty dalej, bo tu jeszcze naprawdę bardzo dużo. Dobra, już wstępnie chyba zrobiłem porządek na tej rabacie. Myślę, że już musimy zakończyć, bo właśnie zaczyna padać, jak to w styczniu chciałoby się powiedzieć, natomiast no, deszcz zamiast śniegu. Wstępnie zrobiłem, więc zaraz się zbieramy
I uciekamy kręcić dla Was film o bylinach. Opowiem troszeczkę o tych bylinach. Pamiętajcie, żeby zobaczyć na kanał, już niedługo będzie taki film. A jeśli chcecie być na bieżąco, to koniecznie włączcie sobie dzwoneczek, a wcześniej zasubskrybujcie kanał. No i czekam na Wasze komentarze. Dzięki i do zobaczenia.